tylko Jezus, Jemu więc cześć. Dla naszych pragnień do życia raj, śpiewaj mu serce, wdzięcznie mu graj. Od mnie prowadzi przez głęb i cień, gdy słonie tworzy, wyrywa zeń. Wysłania zbawcę, zabłogi stan, bo gdzieś od niego łaska przypadł. Kto może tyle pociech mi nieść? Nikt tylko Jezus, Jemu więc cześć. Ja jestem Jego, a On jest mym. Pokój na wieki znalazłem w Nim. Mam w Nim ufanie jedyne swe, a On do chwały prowadzi mnie. Wysławiam Zbawcę, zabłogosław, bo gdzieś od Niego łaska przybyła. Kto może tyle pociech mi nieść? Nikt tylko Jezus, Jemu więc cześć. I drugą pieśń zostawimy sobie na koniec, jeśli Bóg da, możemy zacząć. Na początek skorzystamy z tego zestawu fragmentów Słowa Bożego, które mamy w skrypcie. I tutaj jest kilka miejsc, które chciałbym, żebyśmy wzięli sobie do serca, analizując, co Słowo Boże mówi na temat narodzenia na nowo, kto go potrzebuje, kto dokonuje narodzenia na nowo oraz jakie są tego skutki, jakie są tego rezultaty. Pierwsze miejsce to jest list Jakuba. W tych niebieskich Bibliach to jest strona 290. Jakuba, 1 rozdział, 17 wiersz. Słowo Boże mówi tutaj tak, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Widzimy, że Słowo Boże daje tutaj wyraźne świadectwo, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały to jest coś, co możemy dostać od Boga. I Bóg chętnie daje, bez wypominania, każdemu, kto do Niego przychodzi po zbawienie, ponieważ Bóg udowodnił, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dał dowód tego przez to, że dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus jako jedyny prawdziwy Bóg przyjął postać człowieka, stał się podobny ludziom, stał się identyczny z nami we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I o Panu Jezusie tu jest wyraźnie powiedziane, że On jest darem dobrym i darem doskonałym. Bóg dał ludziom prezent. Bóg dał ludziom dar w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, złożył doskonałą ofiarę, na podstawie której każdy człowiek może pojednać się z Bogiem. Każdy. Nie ma żadnej różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest za święty na to, żeby móc skorzystać z ofiary Golgoty. Nie ma też czegoś takiego, że ktoś jest zbyt wielkim zwyrodnialcem, żeby mógł skorzystać z ofiary Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł i na Niego został złożony grzech. On grzechu nie znał, ale w momencie, kiedy wisiał na krzyżu, sam stał się grzechem. I na tej podstawie jest możliwe pojednanie z Bogiem. Na tej podstawie cała świętość Pana Jezusa Chrystusa może być przypisana człowiekowi, który przyszedł do Boga po zbawienie. I na podstawie tej ofiary jest to tak, że Bóg już więcej grzechów nie wspomni. Bóg będzie takiego człowieka traktował tak, jak gdyby on nigdy grzechów nie popełnił. Mimo że oczywiście każdy popełnił grzechy, każdy jest winien przed Bogiem. I nie ma osoby, która by nie zgrzeszyła. Wyjątkiem z ludzi był Pan Jezus Chrystus, który w momencie, kiedy był na krzyżu Golgoty, stał się grzechem za nas. I Jemu została przypisana cała nasza niegodziwość. Wszystkie nasze grzechy zostały przez tą ofiarę raz na zawsze zgładzone. Gdy Pismo Święte mówi, że zostały zgładzone wszystkie grzechy, to Pismo Święte mówi, że chodzi o grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie, jakie kiedykolwiek człowiek jest w stanie popełnić, już Pan Jezus Chrystus za nie cierpiał. Na tym polega ten doskonały dar. Na tym polega ten dar od Boga. Jest to dar z góry. I widać tutaj w 18 wierszu, że to, czy ktoś narodzi się na nowo, jest dziełem Bożym. Bo jest powiedziane, że to Bóg zrodził tych, którzy są wierzącymi w Pana Jezusa, tych zrodził z własnej woli. 18 wiersz. Ze swojej woli zrodził nas. Czym? Słowem prawdy, czyli tym, co mówi nam Pismo Święte o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że narodzenie na nowo to jest dzieło Boga, nie nas. Tak samo jak każdy z nas się urodził kiedyś jako niemowlę. Ja na przykład nie miałem nic wspólnego z tym, że się urodziłem. Urodzili mnie rodzice, a dokładnie mama w dniu porodu mnie zrodziła. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. I tak samo jest z nowym narodzeniem z góry. Nowe narodzenie z góry to jest dzieło Boga. To tylko Bóg może kogoś zrodzić na nowo. Może komuś dać nowe życie. Człowiek nie jest w stanie tego wypracować sam z siebie przez jakieś metody pracy nad sobą czy przez różnego rodzaju zabiegi. To jest po prostu niemożliwe. Tylko Bóg może kogoś narodzić na nowo, Tak samo jak jest niemożliwe, że któregoś dnia ktoś postanawia, że się urodzi na tej ziemi i on się sam rodzi bez udziału matki. To jest zwyczajnie niemożliwe, żeby człowiek mógł się sam na nowo narodzić. Więc jest to dzieło Boże. Jeśli ktoś z nas tu na tej sali chce być narodzony na nowo, a Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w rozmowie z Nikodemem, musicie się na nowo narodzić, to jeśli ktoś chce być narodzony na nowo, musi wołać do Boga o to. Boże, chcę być narodzony na nowo. Jestem bezradny. Wiem, że Ty wymagasz, abym był narodzony na nowo, ale tylko Ty możesz mnie narodzić na nowo. Jestem bezsilny. Nie mam szans sam tutaj nic zadziałać. Ale wiem, że Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, więc proszę Cię o to, abyś mnie ratował. Jeżeli tak przyjdziemy do Boga, to Bóg jest tym, który daje każdy dar dobry i każdy dar doskonały. Ten dar pochodzi z góry, od Boga. Drugie miejsce to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, to jest strona 295. Od 18 do 23 wiersza. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez Ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Jak widać, tutaj te słowa są kierowane przez apostoła Piotra do tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i już są odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego. Przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Więc to narodzenie na nowo daje pewnego rodzaju rezultaty. I ten fragment może nam posłużyć na to, żeby każdy się postawił w świetle Bożym i sprawdził, czy ja już jestem narodzony na nowo, czy ja już mam nowe życie z Boga, bo być może są takie osoby, które myślą o sobie, że już jest ze mną dobrze, że ja już jestem Bożym dzieckiem, że nie jestem dzieckiem diabelskim i że mam miejsce w niebie. Może są takie osoby i być może mają rację, ale być może się mylą. Więc warto, żeby przyjrzeć się w zwierciadle Słowa Bożego sam na sam z Bogiem i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Więc tutaj widać, że taka osoba, która jest narodzona na nowo, wie, że jest odkupiona nie własnym działaniem, nie jakimiś rzeczami z tego świata, tylko 18 wiersz mówi, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czy wiesz o tym, że Chrystus jest barankiem? Czy wiesz, że Chrystus jest niewinny? Czy wiesz, że Chrystus jest nieskalany? Czy rozumiesz, że tylko Jego ofiara jest w stanie zbawić? Bo jeżeli pokładasz ufność w czymkolwiek innym, to jest niestety zła wiadomość dla ciebie. Jeśli pokładasz ufność w czymkolwiek innym niż w ofierze Pana Jezusa Chrystusa, jeśli pokładasz ufność w czym innym niż w drogiej krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, to niestety jesteś jeszcze dzieckiem diabła. Nie jesteś narodzony na nowo. Więc to jest pierwszy punkt, który z tego miejsca możemy wyciągnąć dla siebie. Jeżeli z kolei wiesz, że Chrystus jest doskonały, że Chrystus jest barankiem niewinnym i nieskalanym, jeśli wiesz, że Jego krew przelała się za ciebie, to znaczy, że jesteś narodzony na nowo. Bo uwierzyłeś w doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś Bogu, który Go dał jako przebłaganie za grzechy twoje. I widzimy tutaj, że Bóg już dawno, w przeszłej wieczności, myślał o tym, żeby ta ofiara była złożona. 20 wiersz mówi, że to już było przeznaczone przed założeniem świata. A w czasach ostatecznych, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus został przybity do krzyża, zostało dopiero ujawnione. I widzimy, że wiara w Boga to nie jest nasze działanie, tylko 21 wiersz mówi, że przez Chrystusa człowiek wierzy w Boga. To Chrystus jest źródłem. To Chrystus jest w stanie takiego pokutującego grzesznika naprowadzić na właściwe tory. I działanie tego nowego narodzenia jest takie, że jest porzucenie martwych uczynków, jest chwała po prostu Boża przypisana na podstawie ofiary Chrystusa takiemu człowiekowi. Taki człowiek staje się w oczach Bożych tak czysty, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. I dlatego 22 wiersz mówi wyraźnie, że te serca i dusze są oczyszczone na podstawie narodzenia na nowo, że wynikiem tego jest posłuszeństwo prawdzie przez Ducha Świętego, że nie ma tutaj żadnych podtekstów, żadnych drugich czy trzecich planów, że jest to nieobłudna miłość, szczera, bez polityki, bez różnego rodzaju knucia planów. Czyste serce. I ta miłość nie jest tylko miłością taką wynikającą z przymusu. Ta miłość jest miłością gorącą. Jest o najwyższych walorach. Widać ją na każdym kroku. To jest stan idealny. I osoba narodzona na nowo właśnie może z tego korzystać, że Pan Jezus Chrystus ją uzdolnił do takiego życia. Ale kluczem do tego jest uwierzyć w Chrystusa jako baranka nieskazitelnego i wiedzieć, że Jego krew oczyściła cię od wszystkich twoich grzechów. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że to jest na podstawie działania Bożego i jest to skuteczne przez ofiarę Chrystusa. Kolejne miejsce. To jest miejsce z pierwszego listu Jana, strona 305. Pierwszy list Jana, 3 rozdział. Dziewiąty wiersz. Każdy, kto się narodził z Boga, to jest 3:9, w skrypcie chyba trochę szerzej. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. To już jest fragment wcześniej nieco. Więc przeczytam ze skryptu. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje. I nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Więc tutaj widzimy, że jeśli patrzymy na naturę człowieka narodzonego na nowo, ta poprzeczka jest postawiona bardzo klarownie, wysoko. Wiadomo, że czym innym jest, jeżeli ktoś jest na przykład kierowcą i zazwyczaj nie przekracza prędkości, czyli jeździ przepisowo, a w wyniku jakiegoś zamieszania, manewru czy wyprzedzania przekroczy prędkość, ale na co dzień zawsze jeździ przepisowo. To jest tego typu przykład. Czyli dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie lubi tego, aby być uwikłanym w sytuację, gdzie zdarza się mu towarzyszyć w czyimś grzechu. Więc taka osoba narodzona na nowo czuje wstręt przede wszystkim do swojego własnego brudu, do swojego własnego grzechu, do swojej własnej nieprawości. Taka osoba jest tutaj określona w liście Jana, że kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. Nie jest zainteresowany tym, żeby walczyć przeciwko Bogu, bo grzech to jest bunt przeciwko Bogu. Natomiast taka osoba ma obietnicę z Pisma Świętego, że jeśli w wyniku czy to przeoczenia, czy to jakiejś słabości zdarzy się zgrzeszyć, to ma orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, i ma ten grzech Bogu wyznać. I wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyści taką osobę i ten grzech wyznany, przecież Bóg zna nasze grzechy, ten grzech wyznany jest od razu przez Boga traktowany jako taki, który jest zlikwidowany, bo Pan Jezus Chrystus za wszystkie umarł. I to chodzi o higienę takiej osoby, która jest narodzona na nowo. Jeśli zdarzy się potknąć, to taka osoba musi codziennie zajmować się swoim życiem, czy danego dnia byłem doskonale zgodny z myślami Bożymi. Jeśli nie, to trzeba od razu Bogu przedstawić. Można to robić co rano, można to robić wieczorem, można to robić na bieżąco w ciągu dnia, w każdej wolnej chwili. Generalnie chodzi o to, że dziecko Boże brzydzi się grzechem. Dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie traci czasu na walkę z grzechem, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyć dla Boga, przybliżać się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa, być takim, jak On był na tym świecie. I to właśnie chce osoba narodzona na nowo, tak żyć, jak Chrystus tu na ziemi. I dlatego tu jest powiedziane: po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Bo jest to jasna sprawa. Jeżeli ktoś nie miłuje, to nie ma w nim miłości Boga. Nie jest narodzony na nowo. Niech wróci do punktu pierwszego. Niech woła do Boga o zbawienie. To jest dowód na to, że jest się na szerokiej drodze do piekła. Jeśli nie ma się pragnienia życia w sprawiedliwości, jeśli się nie ma pragnienia życia w miłości wobec ludzi, których Bóg uratował. To jest podstawa, żeby siebie samego na podstawie tej myśli obudzić. Żeby nie było kogoś, kto jest na tej sali, usłyszał, że Pan Jezus umarł za jego grzechy, a mimo to tego typu człowiek pójdzie do piekła na wieczne zginienie, na zawsze do jeziora ognistego. To by była wielka katastrofa. Kolejne miejsce. Pierwszy list Jana, rozdział 2. To jest strona 304. Rozdział 2, 29 wiersz. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. Widzimy tu wyraźnie potwierdzenie tej myśli, że jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Kto jest sprawiedliwy? Bóg. Kto jest sprawiedliwy? Bóg objawiony w ciele, Jezus Chrystus. Jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Jeśli ktoś czyni tak, jak Słowo Boże uczy, i to jest pragnieniem jego serca, a nie wyuczonym przepisem ludzkim, to mamy do czynienia z miejscem, które definiuje życie osoby narodzonej na nowo. Jeśli to jest prawdą w Twoim życiu, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako Twojego Zbawiciela, jeśli uwierzyłeś, że Jego ofiara jest doskonała i jesteś pewien, że Jezus Chrystus zmazał wszystkie Twoje grzechy, jeżeli widzisz, że od rana do wieczora nic, tylko zajmuje Cię, jak czynić sprawiedliwość, to ten fragment jest dowodem na to, że z Boga się narodziłeś. Ale jeżeli coś tutaj nie działa, to wołaj do Boga, bo jest to wielką tragedią. Jeśli wiedząc tak dużo ze Słowa Bożego, trafisz na wieczne zginienie do jeziora ognistego jako dziecko diabelskie. Kolejne miejsce. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, strona 307. Piąty rozdział, 18 wiersz. Znowu podobna informacja i bardzo mocno podkreślona. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Nie jest tu mowa o tym, że kto się narodził z Boga od czasu do czasu nie zgrzeszy. Jest różnica między grzeszy a zgrzeszy. Natomiast jest tu mocno podkreślone, że chodzi o to, że każdy, kto się narodził z Boga. Czyli nie ma wyjątku. Jeśli ktoś jest narodzony z Boga, odkrywa sam w sobie, że nienawidzi grzechu, że nie chce grzeszyć i że ma dzięki mieszkającemu w nim Duchu Świętemu, Duch Święty to jest Bóg, zesłany po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba, gdy zmartwychwstał i nastąpiło Jego w niebo wstąpienie, to w dniu Pięćdziesiątnicy przysłał Ducha Świętego, trzecią osobę Boga, trzecią osobę Trójcy. I Duch Święty jako Bóg Wszechmogący również mieszka w wierzących, również mieszka w osobach, które się narodziły z Boga. I ta wielka moc wielkiego Boga, bo Duch Święty ma moc, Duch Święty nie jest mocą. Duch Święty jako Bóg ma moc. I On tą moc udostępnia wierzącemu, narodzonemu na nowo, aby sobie sam radził z wieloma problemami, które tu na świecie się pojawiają. Dlatego jest wyraźnie powiedziane, że kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Gdyż właśnie ta moc Ducha Świętego uzdalnia wierzącego do tego, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Na początku to nie wychodzi może doskonale. Zaraz po narodzeniu na nowo jest wiele przyzwyczajeń i wiele problemów, które wierzący musi rozwikłać według Słowa Bożego. I nie może za niego tego zrobić ktoś inny. To musi sam, czytając Słowo Boże i analizując informacje ze Słowa Bożego, sam musi dla siebie takie problemy rozwiązywać. Dzięki działaniu Ducha Świętego. To nie jest tak, że on gdzieś weźmie, skorzysta z gotowca, bo może się okazać, że trafi na fałszywą naukę. I ta fałszywa nauka go wtedy ukształtuje w osobę wyjątkowo groźną i niebezpieczną. Nie. Słowo Boże jest wystarczające. Duch Święty mieszkający w narodzonej na nowo osobie wystarcza, żeby taką osobę uzdolnić do tego, żeby ten człowiek zachowywał samego siebie i wtedy zły go nie dotyka. Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Więc jeśli twoim pragnieniem jest to, żeby grzeszyć, nie jesteś narodzony na nowo, bo każdy, kto się narodził z Boga, nie ma na celu grzeszenia. Kolejne miejsce, które mówi nam o efekcie narodzenia na nowo, to jest pierwszy list Jana, 5. rozdział, ten sam rozdział, tyle że 1. wiersz, strona 306. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Więc mamy dokładną informację. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Czyli tutaj nie ma jakichś wielkich kombinacji. Wiemy o tym, że to Bóg dokonuje narodzenia na nowo. I jeżeli wierzysz, że Jezus jest tym, którego Bóg złożył w ofierze na krzyżu Golgoty za twoje grzechy, że ta ofiara doskonała przebłagała wszystkie twoje grzechy, to jesteś narodzony z Boga. Tego przekonania człowiek sam nie może w sobie wypracować. I wtedy efektem tego jest już nowe życie. Kolejne miejsce to jest Ewangelia Jana. To nie jest to samo co listy Jana. To jest Ewangelia Jana, czyli znacznie wcześniej. W tych niebieskich Nowych Testamentach to jest strona 118. Ewangelia Jana, 1. rozdział. I tutaj mamy wyraźne świadectwo Pisma Świętego, że 12 i 13 wiersz przeczytam. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Więc jest wyraźne świadectwo, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i został przez niektóre osoby przyjęty. Większość Go odrzuciła, bo Pan Jezus Chrystus został odrzucony. Ale niektórzy Go przyjęli. I ci, którzy Go przyjęli, ci, których On nawet określa malutkie statko, czyli to jest tak mała grupa. Nawet Pan Jezus powiedział, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dlaczego zadał takie pytanie? Dlatego, że jest to niewielka grupa. Malutkie statko i czy w ogóle znajdą się takie osoby. I tutaj widzimy wyraźnie, że wszystkim tym, którzy Pana Jezusa przyjęli, Pan Jezus dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Oczywiście te osoby, co do zasady, tak jak wszyscy ludzie, są narodzeni z woli mężczyzny, ale oprócz tego, że się narodzili biologicznie, że są żywymi istotami, są również narodzeni z Boga dzięki temu, że przyjęli Jezusa jako swojego ratownika, jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Wtedy ci, którzy przyjęli Jezusa, mają moc, aby się stali synami Bożymi przez wiarę w imię Jezusa. I to jest bardzo proste, bo kiedyś, gdy Paweł i Sylas byli trzymani w więzieniu, ten, który ich trzymał w więzieniu, zadał im pytanie: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Otrzymał ten człowiek prostą odpowiedź od apostoła Pawła. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Tak mówią Dzieje Apostolskie w 16 rozdziale między innymi. Wiele jest tego typu świadectw, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce to jest 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, strona 260. Pierwszy Tesaloniczan 2:13. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa. Czyli widzimy tutaj wyraźne świadectwo, że Słowo Boże przyjęte przez tych ludzi, którzy tutaj są adresatami tych słów Pawła Apostoła, to oni jako narodzeni na nowo słuchają Słowa Bożego. Są chętni do tego, żeby to Słowo Boże w nich pracowało. To jest pierwszy objaw taki praktyczny narodzenia na nowo. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to między innymi zauważysz to, że twoje uszy lgną do tego, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Że tylko będziesz chciał żyć, będziesz chciała żyć tym, co Biblia mówi. Że nie będą cię interesowały opinie ludzi, tylko będzie cię interesowało, co ma Bóg do powiedzenia na dany temat. Nie będą się liczyły ludzkie opinie, tylko i wyłącznie opinia Boża na dany temat będzie dla ciebie kluczowa. To jest typowy objaw narodzenia na nowo. Jeżeli tego nie ma, to jest duże zagrożenie, że niestety nie jesteś narodzony, nie jesteś narodzona na nowo. Dlatego, że zdrowe niemowlę nie może być odpędzone od mleka matki. Tak samo narodzony na nowo człowiek nie da się odpędzić od tego, co Bóg ma do powiedzenia. I kolejny fragment jest, który chciałbym, żebyśmy też mu się przyjrzeli. 2 Koryntian 4,6. To jest strona 229 w niebieskich Nowych Testamentach. 2 Koryntian 4,6. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, że człowiek, który co do natury jest dzieckiem diabelskim, przed narodzeniem na nowo, jest człowiekiem z ciemności, człowiekiem poruszającym się w ciemności. Tutaj Słowo Boże pokazuje, że człowiek narodzony na nowo z kolei jest rozjaśniony przez to, co jest świadectwem Bożym. I jaśnieje w takim człowieku poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. To jest efekt. Czyli widzimy chwałę Bożą, Jezusa. I interesuje nas tylko to, co Bogu się podoba. Jako osoby narodzone na nowo nie interesujemy się ludzkimi, religijnymi wynalazkami, tylko jako osoby narodzone na nowo chcemy wiedzieć, co ma nam do powiedzenia Bóg i tylko i wyłącznie w centrum jest dla nas Jezus Chrystus, nikt inny. Kolejne miejsce to jest pierwszy list Piotra 2, to jest strona 296. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 2 wiersz. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Tutaj jest porównanie do niemowlęctwa, jakiego doświadcza każdy człowiek, który przychodzi na świat jako świeżo urodzony przez mamę. I nie każdy z nas może to pamięta, ale każdy z nas tak się właśnie zachowywał wobec pokarmu od matki albo do butelki z mlekiem. Że każde niemowlę pragnęło mleka. I tu jest to porównanie, że nowonarodzone niemowlęta pragną czystego mleka, natomiast nowonarodzone dzieci Boże, czyli narodzone na nowo przez Boga, pragną Słowa Bożego, czystego mleka Słowa Bożego. I tylko to Słowo Boże jest tutaj takim czystym mlekiem, dzięki któremu niemowlę rośnie. Nie może to być jakaś sfałszowana kombinacja wszystkiego innego, tylko nie Słowa Bożego. Nie, to ma być czyste, niezmącone niczym Słowo Boże. Czyli to, czego uczy Biblia. To, co Bóg powiedział w Biblii. Nie może to być jakiegoś rodzaju ludzka nauka, bo to nie da wzrostu, tylko to da różnego rodzaju patologie. Dziecko Boże rośnie dla Boga. Dziecko Boże rośnie tak, żeby stać się identycznym z Panem Jezusem Chrystusem. Żeby być podobnym do Niego. Natomiast różnego rodzaju ludzkie dodatki spowodują, że ten człowiek narodzony na nowo będzie karykaturą, będzie dziwolągiem. Nie będzie w żaden sposób podobny do Pana Jezusa w żadnym aspekcie. Bo tylko Słowo Boże jako czyste mleko daje tą możliwość, żeby być jak Jezus na tym świecie. Kolejne miejsce to jest ostatni fragment, który chciałem, żebyśmy wzięli pod uwagę. Z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, strona 163. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Wiersz 1. 11, przepraszam. Wiersz 11. Ten rozdział przedstawia nam apostoła Pawła. Apostoł Paweł w pierwszym wierszu nazywany jest jeszcze Saulem. Jest to przed jego nawróceniem. Jest powiedziany w pierwszym wierszu: Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko albo wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana. Po co on poszedł? On był żydowskim wyznawcą, wtedy częścią sekty faryzeuszów. I on chciał mordować chrześcijan, gdyż nienawidził ich z całego serca. I ten człowiek dostał upoważnienie, żeby chrześcijan wywlekać, mordować, prześladować. I okazało się, że gdy jechał do Damaszku, aby tą swoją działalność kontynuować, Pan Jezus Chrystus w drodze mu się objawił i Saul się nawrócił. Saul został narodzony na nowo. I w 9 wierszu już widzimy, że on nic nie widział, nie jadł i nie pił, a w 11 widzimy, że o tym człowieku, który co dopiero doświadczył cudu narodzenia na nowo, Bóg wydał świadectwo. Powiedział do innego ucznia w ten sposób Pan Jezus. A Pan powiedział do tego ucznia: wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem się modli. Widzimy tutaj świeżo nawróconego Saula. Jeszcze nie ma imienia Paweł. Ma na imię Saul, bo tak się pierwotnie nazywał. I ten człowiek co dopiero nawrócił się. I charakterystyką tego okresu jest to, że taka osoba woła do Boga, modli się. Nie chodzi o zmawianie jakichś modlitw wyuczonych z książek czy gdzieś zapisanych. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Czyli dziecko Boże, tak jak mówi małe dziecko do swoich rodziców, to dziecko Boże mówi do swojego Ojca w niebie. I z kolei Ojciec odpowiada przez Słowo Boże, przez Biblię. I to jest dialog. To nie jest tak, że to jest jakaś jednokierunkowa rozmowa. Czyli, że dziecko mówi do Boga, a Bóg nic nie mówi. To nie jest wtedy prawda biblijna. Prawda biblijna jest taka, gdy my modlimy się do Boga i znajdujemy odpowiedź od Boga w Słowie Bożym. Znajdujemy odpowiedź czytając Biblię. bo Bóg dał nam swoje słowo, które jest właśnie zapisane w Biblii. Najpierw instrumentalnie, potem po chwili się włączamy. Pomodlimy się. Umiłowany Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że Ty umarłeś na krzyżu Golgoty i ta ofiara jest doskonała. Dzięki tej ofierze każdy może przyjść do Boga Ojca i ta ofiara wystarcza, aby być dzieckiem Bożym, przestać być dzieckiem diabelskim. Dziękujemy Ci za to, że Ty dałeś Twoje Słowo, Biblię i możemy z niej wiedzieć, jak żyć według tego, czego Ty dla nas chcesz i czego od nas oczekujesz. Amen. Amen. To jeszcze książki i kalendarze. Wszystko jest za darmo. Są kalendarze zrywane